Zapraszamy Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka Cesarskich Opowieści. Tym razem znajdujemy się w cudownych wnętrzach w zamku w Grodzcu Śląskim. Ponieważ dzisiaj Wielka Sobota, opowiemy Państwu o zwyczaju panującym na cesarskim dworze. Czy święta wielkanocne na dworze cesarskim są wyjątkowe? Wszystko na dworze cesarskim jest wyjątkowe. Ale wiesz, czy jest coś, co może za 100-200 lat ludzie będą wspominać z niedowierzaniem? Na zasadzie, niemożliwe, że tak było za cesarza. Jeśli mamy do wyboru cały Wielki Tydzień, będzie to zwyczaj obmycia stóp w Wielki Czwartek. To aż tak wyjątkowe? Przecież sam zwyczaj obmywania stóp jest oczywisty dla wszystkich chrześcijan. Jak wiemy z Ewangelii, w Wielki Czwartek Jezus obmył swym 12 uczniom stopy. Pozwól, że przeczytam odpowiedni fragment z Ewangelii według świętego Jana. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. W kościele bardzo wcześnie przyjął się zwyczaj mycia stóp 12 starcom, na wzór apostołów. Z czasem dotarł na królewskie dwory. W XVI wieku wprowadził go do dworskiego ceremoniału w dynastii Habsburgów cesarz Karol V. A niedługo potem w jego ślady poszedł książę bawarski Wilhelm V. W mojej rodzinnej Bawarii zapraszani starcy dostają nowe ubrania. A po umyciu stóp władca wręcza im skórzaną torbę, 40 marek i dożywotnią rentę. W górskich miejscowościach żartują nawet, że dobrze traktuje się starców, aby mogli zostać apostołami. Uroczystość odbywa się w Herkulesal w Monachium. W Wiedniu, jak się przekonałaś, jest podobnie. I uważam, że sala w Hofburgu w Wiedniu jest ładniejsza. Oj tam. Wyjaśnij lepiej, że to nie są przypadkowi starcy. Jak wszystko w monarchii austriackiej, również dobór apostołów jest zbiurokratyzowany. Biedni starcy piszą podanie do kancelarii. Później kancelaria wybiera z tego grona odpowiednie osoby, które zostają wykąpane. Później wzywa się krawca, który szyje im na miarę czarne ubrania. Później starcy przynoszą kartkę z zaświadczeniem o odbyciu spowiedzi. Czyli nie można umyć stóp protestantom albo Żydom? Nie można. Żeby była jasność, wszystkie wyznania w mojej monarchii cieszą się równouprawnieniem, ale nie oznacza to wymieszania wyznań w każdej sferze. Jeszcze powiedz o listach. Już w XVII wieku drukowano listy 12 starców. Rozdawano je dworowi, gościom i samym zainteresowanym. Wykazy zawierają imiona i nazwiska starców, a także ich wiek oraz sumę ich lat. To dziwaczne, że na końcu podawano sumę lat życia 12 osób. Może i dziwaczne, ale jak suma przekracza 1000, to robi wrażenie. Słyszałam, że w Polsce kiedyś doszli nawet do 1300. Tak, podobno każdy ze starców miał ponad 100 lat, a jeden to nawet 125. Nie chce mi się wierzyć, żeby znaleźli tak stare osoby. A oto przykładowa wiedeńska lista z 1798 roku. Suma lat to 1052. Czekaj. Magdalena, Teresa, Franciszka to nie są męskie imiona. Racja. Przyjęło się, że cesarz myje nogi 12 starcom. W stolicy apostolskiej dopiero jakieś 100 lat po moim odejściu papież umyje nogi kobietom. Powiedzmy to wyraźnie. Cesarz również nie mył nóg kobietom. Nogi 12 staruszkom myła cesarzowa. Ta lista pochodzi z czasów cesarzowej Marii Teresy. Ale nie był to wyjątek. Ja też w Wielki Czwartek myję stopy staruszkom zaraz po tym, jak cesarz umyje stopy starcom. Można powiedzieć, że w tej materii istnieje pełne równouprawnienie. A czy myślisz, że w obmyciu stóp przez parę cesarską chodzi tylko o wymiar religijny? Tak.
A myślisz inaczej? Może nie inaczej, ale myślę sobie, że taka uniżność cesarzowej i cesarza wobec najbiedniejszych jego poddanych buduje taką dodatkową więź. Wiesz, coś jak te opowieści o cesarzu, co się przebierał za chłopa, by sprawdzić, jak się żyje prostym ludziom. Może coś w tym jest. Tych opowieści, zwłaszcza o moim prastryju Józefie II, jest całkiem sporo, ale to już temat na inną rozmowę. Dziś Wielka Sobota, także korzystając z okazji składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzymy zdrowych, wesołych świąt.